Więc zanim zaczniemy film, chcę Ci poinformować, że z Maksymem, z kanału Maksymalnie przychodzimy do Ciebie z wyzwaniem. A Ty to wyzwanie dajesz nam, bo słuchaj to. Za każde 2 subskrypcje na kanale moim i Maksyma jemy 1 gram żelki. Czyli patrz to, Maksym teraz Ci pokaże, jaką wielką żelkę ma na chacie. Słuchajcie ziomeczki, mam dla Was fajne wyzwanie. Zobaczcie, przyszedł do mnie właśnie największy żelek na świecie, który ma 12 kg. I postanowiliśmy razem z Ifem Szefem, że każde 2 subskrypcje, które wbijecie, to 1 gram takiego żelka do zjedzenia. Więc jak wbijecie 2000 subów, to mamy kilogram cały. 12 kilo to 24 tysiące subów, ale myślę, że do zrobienia, także dajemy Wam czas do następnego tygodnia. W prostym przeliczeniu 2000 subów to jest 2 kilo wężowego żelka, a żeby poszedł on cały, on waży 12 kilo, to musi wpaść na nasze kanały 24 tysiące subów. Uda się czy nie, to wszystko zależy od Ciebie, a tym czasem nie przedłużamy, idziemy do mojego challenge'u, jeszcze jest challenge na kanale Maksyma, zaczynamy. Szef, jak widzisz, że robimy sobie kolejny Fast Mac Challenge i do dzisiejszego odcinka postaram się zaprosić Maksyma. I jeżeli tego nie robisz, nie subskrybujesz tego kanału, najwyższa pora zamienić czerwony na szary i upewnić się, że dzwonek jest zaznaczony, żeby powiadomienia do Ciebie dojdziły wszystkie, a tymczasem ja się muszę zbierać, bo patrz to. Jest 8:29, a za godzinę mam pociąg, już muszę się czeku umyć, spakować i czego, ja zawsze na ostatnią chwilę, ale czeku, wyjeżdżamy, jadę do Warszawy, do Maksyma. A więc oczywiście pora na kawcza, żeby się dobudzić i wiesz, że właśnie kaweczka. Dobra, więc kawcza załadowany, no i przypominam Ci o istniejącym kodzie minus 20% i tym 20, więc możesz sobie na przykład taki smak tiramisu sprawić i dodać ciekawką. Dobra, zbieram się bez później. Dobra, więc już na miejscu, w człowieku mam 15 minut, żeby zdążyć, mam nadzieję, że się uda najwyżej. Dobra, więc ja już na miejscu, teraz muszę tylko jeszcze znaleźć Maksyma, właśnie się z nim kontaktuję. No i zaczynamy zaraz żarcie, powiem tak, tak mi giry zesztywniały, tak jestem głodny, więc już nie mogę się doczekać. I teraz trzeba ustalić, czy nagrywamy pierwsze jego odcinek, czy mój, bo nie wiem, czy widziałeś na początku, że u Maksyma również odcinek będzie. Więc wpadaj, z tego co wiem, to jest KFC. Więc słuchaj to, miałem być przy Costa Coffee, patrz to. Przy Costa Coffee jest Maksym. Patrz to, udało się dotrwać. Jestem taki głodny, nie jadłem śniadania. Ja też, więc lubię. Patrz, najpierw poszło KFC, czyli najpierw będziemy jeść i zapraszam Cię, wpadaj na odcinek do Maksyma, wpadaj, tam będziemy jeść właśnie zestaw KFC. Dwa kubełki, 8 osób. Patrz to, jeden kubełek, drugi, a jeszcze będą 2, takie większe, z żarciem. Nie mogliśmy znaleźć miejsca, gdzie będziemy nagrywać, bo okazało się, że tam w środku nie mogliśmy, bo koleś do nas podbił. Strażnik Teksasu podbił i powiedział, że niestety nie może tam nagrywać, więc teraz zrobimy polowe warunki, rozstawiamy właśnie sprzęt. Też sobie poradzimy. I poradzimy sobie, więc zaraz zaczynamy pojedynek z KFC, a już za niedługo zaczniemy pojedynek z McDonald'a. W ogóle jestem ciekaw właśnie, jak po takim obżarstwie tutaj, jak wpłynie to... Na ciebie. Dziękuję, właśnie to dostałem maksymalny sos, więc jak chcesz to wpadaj i czeku, kup sobie maksymalny sos. Maksymalnie ostry. Ja pamiętam, jak testowaliśmy to na pizzy. To jest ten pierwszy? Pierwszy. O, to ten z Popoko, nie ten, po którym był płacz. Jestem ciekaw właśnie, jak to wpłynie teraz załadowanie 8 porcji na 2 osoby. O, bo tak mamy, 8 porcji tutaj jest. Więc zobaczymy, czy to wpłynie na czas zjedzenia małego zestawu z Maka. Więc po przerwie w końcu zaczynamy wyzwanie z Maka, czyli będzie Mac Royal, frytki, będzie napój, no i będzie teraz sprawdzenie czasu, jaki będziemy mieli. I jeszcze kurczak burger zostanie dla Ciebie na drogę do domu. Są dwa. Dwa, no dla Ciebie, dla jeden dwa będą. Dla Ciebie, drugi dla mnie. To podbijam, czyli najpierw jem zestaw, a potem delektujemy się kurczak burgera. Tak jest. Ile zjesz ten challenge? I ty fast challenge. Gryź, jedz, popij. Fast mac challenge. A więc co, jesteśmy już przy stole. Znowu polowe warunki. No i teraz przekonamy się, jaki będzie czas. Przypominam Ci, że fajnie byłoby zejść poniżej minuty, wtedy byś dorównał do Mata Stoniego. On ile miał? Nie, on miał 48 sekund chyba, więc, ale wiesz, to jest ponad przeciętny brzuch. Nie, no kurde, najbardziej to mnie przeraża zgnieść tą bułkę tutaj. A powiem Ci, że już trochę zgłodniałem, bo... No, mamy chyba ile? 2-3 godziny minęły od poprzedniego wyzwania, więc zacznij to. Klap poświęcenia, zostaw teraz łapę w górę. Czekaj, położymy sobie tu czas, będzie widać czy nie, może jak damy sobie tu, tej bułki tutaj nie bezpiecznie. Zjedliśmy dzisiaj już trochę kalorii. Nie liczyliśmy do końca, ale jest chyba, ile? 3-4 koła było chyba, nie? W tym. No było trochę, na pewno sosy, 4 razy frytki, plus dużo mamy mięsa. Tu czas, czekaj, o tu jest czas. Ale mogę sobie to odkryć? Tak. Muszę otworzyć? Nie, możesz sobie odkryć, przygotuj sobie, tu będzie czas. Mogę sobie to wsypać? No możesz. Jest napój. Czyli tak, przypominam Ci, że do tego challenge'u potrzebny jest Mac Royal, średnie frytki, średni napój, jest z lodem
utrudnienie trochę. Mamy czas, mamy wszystko i mamy... Zaraz rozpoczynamy. Będzie świnek, świnek. Dobra, to co? Sprawdzimy. Napój zdatny do picia. Proponuję po prostu 5, 4, 3, 2, 1. Włączam czas i tyle. Co ty na to? Zdążysz włączyć i jeść? No. Luz, to co? Głos jest, wszystko gra. Zostawiłeś łapę w górę właśnie teraz? 5, 4, 3, 2, 1. Poszło. Minuta 19. Bardzo ładny czas. Najszybsze jedzenie w moim życiu. Gratulujemy, zajmuje pan pierwsze miejsce. Ile zjesz ten challenge? I ty fast challenge. Gryź, jedz, popij. Fast mac challenge. To jest pan pierwszy. A ty ile? Minuta 08 było chyba. Cwaniak. Gorszy czas był. Czyli jednak, patrz to. Poprzedni challenge miał wpływ. Powiem ci tak, moje odczucia po tym są takie, że... Lód był najgorszy, to lanie. Skitu, no. Zimno było do zwrotny? No, powiem ci tak, odczucia moje są takie, że po tym KFC jednak zapełnił się brzuch i tak ciężej było. Ale sam się sobie zdziwiłem, no? I przy okazji ugryzłem się w palec. O kurde, widzisz? Ja na przykład miałem tak, że zrobiłem błąd, bo za dużo wziąłem do buzi i nie mogłem tego przełknąć. Miałem tak napchane usta, że nie mogłem ani gryźć, ani pognąć. Ja chciałem popić, się nie dało. Nie było miejsca, wczoraj. Nie mogłem zaciągnąć, ale spoko. Spoko, no. Według mnie bardzo dobry czas, jeszcze patrząc na to, że jesteśmy po wyzwaniu z KFC, więc serdecznie zapraszam cię, żebyś obczaił sobie albo obczaja sobie nagranie, które właśnie zrobiliśmy. Pojawiać się tutaj z boku. No i powiem ci tak, koniecznie dawać znać, kogo byś chciał zacić, albo byś chciał zacić w następnym nagraniu. W ramach możliwości postaram się spełnić twoje, obija się, życzenie. Ja trochę potrenuję też, żeby pobić swój rekord. Dobra, więc może zrobimy tak, że do następnego spotkania naszego spróbujemy to pobić. Czyli co już niedługo. Czyli już za parę dni. Dobra, więc co, jeżeli się podobało, to zjedz kurczak burgera. I napisz, jeżeli dotrwałeś do końca, napisz komentarz lód, bo w tym napoju był lód i on utrudnił nasze wyzwanie. Czekaj, gościu i gościarko, tu masz jeszcze trzy ostatnie filmy. Są mega sztosy, więc obczaj sobie, są lepsze niż ten. Pa, 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 pa.